Wycieczkę po Kolumbii rozpoczynamy w Bogocie, a jej pierwszym punktem jest wjazd kolejką linową na wzgórze Monserrate. Wzgórze wznosi się na wysokość 3190 metrów nad poziomem morza, a na jego szczycie znajduje się sanktuarium Jezusa upadłego pod krzyżem, słynące z cudów i licznie odwiedzane przez pielgrzymów. Na sąsiadującym wzgórzu Guadalupe, wysokości 3317 metrów, znajduje się kamienna figura Chrystusa błogosławiącego Bogotę. Ze wzgórza Monserrate roztacza się rozległy widok na leżącą u jego stóp stolicę Kolumbii. Bogota leży w centralnej części Kolumbii na wysokości 2640 metrów. Jest największym miastem w Andach i liczy ponad 7,5 miliona mieszkańców. W 1538 roku hiszpański konkwistador Gonzalo Jiménez de Quesada założył tu osadę Santa Fe de Bacata. W 2000 roku zmieniono oficjalną nazwę miasta z Santa Fe de Bogota na Bogota. Pomnik Szymona Bolivara, stojący przed kolonialną posiadłością, która była rezydencją przywódcy walk wyzwoleńczych w czasie jego krótkich pobytów w Bogocie. Obecnie jest tu muzeum dedykowane Bolivarowi. Posiadłość leży w sąsiedztwie wzgórza Monserrate. Szymon Bolivar był przywódcą walk o wyzwolenie Ameryki Południowej spod władzy Hiszpanów. W ciągu 6 lat, poczynając od 1819 roku, oddziały generała Bolivara wyzwoliły Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i Peru. Dążył do stworzenia federacji wszystkich państw pohiszpańskiej Ameryki Południowej. Udało mu się to tylko częściowo poprzez utworzenie w 1819 roku Federacji Wielkiej Kolumbii, grupującej Wenezuelę, Kolumbię, Ekwador i Panamę. Federacja rozpadła się po 11 latach w 1830 roku. Muzeum Złota w Bogocie jest największym i najbogatszym na świecie Muzeum Sztuki Złotniczej Kultur Prekolumbijskich. Zostało założone w 1939 roku przez Narodowy Bank Kolumbii. Ekspozycja i zbiory muzeum liczą ponad 30 tysięcy eksponatów. W muzeum eksponowane są nie tylko przedmioty ze złota, ale także z innych metali i surowców. Przybory do zażywania środków odurzających. Złote figurki ofiarne składane w czasie pogrzebu. Jeden z najsłynniejszych eksponatów – złota tratwa muisków. Plac Santandera z jego pomnikiem. Muzeum Szmaragdów. Uważa się, że kolumbijskie szmaragdy są najwyższej jakości na świecie. Niestety w muzeum nie wolno było filmować ani robić zdjęć. Muzeum Szmaragdów jest na 23. piętrze wieżowca znajdującego się w samym centrum Bogoty. Daje to okazję do obejrzenia miasta z tej perspektywy.
plac różańcowy z pomnikiem założyciela miasta Don Gonzala Jimeneza de Quesady. Po drodze złapała nas tropikalna ulewa. Niemalże w mgnieniu oka ulice wypełniły się wodą. Centralny plac miasta, plac Bolivara. Przy nim Pałac Sprawiedliwości, będący siedzibą Sądu Najwyższego. W oddali górujące nad miastem wzgórze Monserrate. Przy placu Bolivara jest także katedra, obok kaplica Sagrario i pałac arcybiskupa. Katedra pochodzi z 1823 roku, jest największym kościołem w mieście i główną świątynią Kolumbii. Kościół istniał tu już w 1538 roku. Obecna katedra jest czwartą świątynią w tym miejscu i została wzniesiona po zniszczeniu poprzedniego kościoła przez trzęsienie ziemi, które miało miejsce w 1785 roku. W nawach bocznych znajduje się 16 kaplic. To kaplica Niepokalanego Poczęcia. Naprzeciw katedry cały jeden bok przy placu Bolivara zajmuje ratusz. Do budynku sądu w 1985 roku wtargnęło około 40 partyzantów z ruchu 19 kwietnia. W wyniku walk z wojskami rządowymi zginęło 98 osób, w tym 11 spośród 21 sędziów Sądu Najwyższego. Wzniesiony w stylu neoklasycznym Palacio Nacional, będący siedzibą kolumbijskiego parlamentu. Budynek, w którym mieści się Muzeum Policji, prezentujące m.in. rzeczy, które należały do Pablo Escobara. Rezydencja prezydenta Kolumbii w starej dzielnicy miasta La Candelaria. Nad rezydencją widać wzgórze Monserrate i wzgórze Guadalupe. Kościół Matki Boskiej z Góry Karmel. Collegio Mayor de San Bartolomé, które funkcjonowało już w 1604 roku i było wówczas kolegium jezuickim. Teatr Colón z 1892 roku z widownią na 900 miejsc. Staromiejskie uliczki dzielnicy La Candelaria z domami z epoki kolonialnej. Domy mają stosunkowo wąskie fasady, ale sięgają dość daleko w głąb. Miało to związek z wymiarem podatku.
Do tej części miasta lepiej nie zaglądać po zmroku, który zapada już po godzinie 18 w tej szerokości geograficznej. W Bogocie nie ma metra, ale jest dobrze rozwinięta sieć komunikacji autobusowej. Autobusy poruszają się po wydzielonych pasach jezdni, na które nie mogą wjeżdżać inne pojazdy. Prywatny uniwersytet funkcjonujący na zasadzie non-profit. Jedziemy z Bogoty w kierunku północnym, by dotrzeć do Zipaquirá. Zipaquirá leży niecałe 50 km od Bogoty i liczy 125 tysięcy mieszkańców. Nad miastem wznosi się wielka góra soli, którą wydobywa się tu już od 2,5 tysiąca lat. Kopalnia soli funkcjonuje do dziś. Udostępniono w niej dwa poziomy podziemi dla turystów. Jest tu solna katedra oddana do użytku w 1995 roku. Służy ona wiernym jako świątynia, ale jest przede wszystkim obiektem turystycznym, uważanym za jeden z 7 cudów Kolumbii i jedną z największych atrakcji turystycznych tego kraju. Do kopalni prowadzi sztolnia wykuta w zboczu góry. Wzdłuż chodnika prowadzącego do katedry znajduje się 14 komór, w których rozmieszczono stacje drogi krzyżowej. W każdej z nich znajduje się wyciosany w soli krzyż oraz solne klęczniki. Krzyż symbolizuje Chrystusa, a kaplice różnią się aranżacją solnego wnętrza. W ostatniej komorze nie ma krzyża, gdyż Chrystus został złożony do grobu. Główna nawa katedry, zwana nawą życia, ma 18 metrów wysokości i 75 metrów długości. Wyrzeźbiony z soli krzyż ma 16 metrów wysokości. W tym podziemnym kompleksie jest także kaplica poświęcona Matce Boskiej. Znajduje się w niej między innymi obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Boczna prawa nawa z kaskadą skrystalizowanej soli jest nawą narodzenia i chrztu. Krzyż w nawie głównej. Lewa nawa boczna jest nawą śmierci i zmartwychwstania. Tafla wody podziemnego jeziorka jako doskonałe lustro. Nie może zabraknąć strefy handlowej, jak wszędzie w takich obiektach. Stare centrum Zipaquirá dzięki swej kolonialnej architekturze jest atrakcją turystyczną. Plac Niepodległości i Kościół Matki Boskiej Bolesnej. W oddali widać hałdę z kopalni soli. Plaza de los Comuneros, centralny plac miasta. Znajduje się tu katedra pod wezwaniem Świętej Trójcy, konsekrowana w 1916 roku. Jej budowa została rozpoczęta w 1805 roku i trwała 111 lat. Przy placu są też liczące prawie 300 lat malownicze domki z balkonami w hiszpańskim stylu kolonialnym.
Samolotem z Bogoty przenieśliśmy się do regionu upraw kawy, z której słynie Kolumbia. Przebywamy w haciendzie położonej na terenie 80-hektarowej plantacji kawy. Kolumbia jest trzecim na świecie eksporterem kawy po Brazylii i Wietnamie. Można tu skorzystać z przejazdu na linie nad terenem plantacji. Trasa przejazdu składa się z 7 odcinków. W regionie kawowym jest wiele malowniczych miasteczek, których ludność utrzymuje się z rolnictwa, głównie uprawy kawy oraz z turystyki. Ważnym środkiem utrzymania są też pieniądze przesyłane przez członków rodzin, którzy wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych i Europy. Finlandia liczy niecałe 14 tysięcy mieszkańców. Główny plac miasteczka okalają stare budynki w stylu kolonialnym. Salento to 7-tysięczne miasteczko będące bazą wypadową do Doliny Kokory i na pobliskie plantacje kawy. Naszym celem jest dotarcie do domu kolibrów i musimy najpierw przesiąść się na jeepy, następnie na konie, by w końcu pieszo wspiąć się na wysokość 2930 metrów. Jeepy dowiozły nas do miejsca, w którym trzeba się przesiąść na konie. Zanim to nastąpi, częstowani jesteśmy herbatą z rumem. Prawie dwugodzinna trasa pokonywana konno jest trudna zarówno dla koni, jak i dla ludzi. Po ostatnim, ostro prowadzącym pod górę pieszym odcinku trasy docieramy wreszcie do celu. Dom kolibrów znajduje się na terenie rezerwatu Acaime. Kolibry zlatują się tu do poidełek ze słodką wodą. W Kolumbii jest ponad 160 gatunków kolibrów, tutaj występuje 10 ich gatunków. Kolibry mają od 6 do 22 cm długości. Tempo uderzeń skrzydłami wynosi od 10 do nawet 90 uderzeń na sekundę u najmniejszych ptaków. Potrafią unieść się pionowo, wykonać zawis, a także latać bokiem i do tyłu. Ich serce bije 500-600 razy na minutę. Kolibry cechuje szybki metabolizm i niektóre gatunki muszą w ciągu doby zjeść pokarm o wadze ponad dwukrotnie przewyższającej masę ich ciała. Drogę powrotną wyruszamy pieszo, by zejść do Doliny Kokory. Początek trasy jest trudny. Wiedzie rozmokłym, błotnistym szlakiem stromo w dół. Siedmiokrotnie trzeba przekroczyć rwący górski strumień wiszącymi i trzymającymi się na słowo honoru mostkami lub kładkami z przerzuconych nad strumykiem pni.
końcu docieramy do Doliny Kokora, która wchodzi w skład Parku Narodowego Los Nevados. Ze względu na wiatry wiejące od Pacyfiku w dolinie jest bardzo wilgotne środowisko. Zazwyczaj tonie ona we mgle, a deszcz pada tu w zasadzie codziennie. Z tego powodu trasa prowadząca przez dolinę jest bardzo błotnista. W Dolinie Kokora rosną palmy zwane woskowymi, które są najwyższymi palmami na świecie, osiągającymi nawet 60 metrów wysokości. Ich szaro-zielone liście mają do 5,5 metra długości. Palmy woskowe uznawane są za narodowe drzewo Kolumbii. Dawniej wosk, od którego wzięła się powszechna nazwa palmy, wykorzystywano między innymi do produkcji świec. Po trekkingu wracamy jeepami do Salento, tego pięknego kolonialnego miasteczka, które przyciąga rzesze turystów kolumbijskich oraz zagranicznych. Jako że nasza hacjenda leży na terenie plantacji kawy, mamy okazję zapoznać się z uprawą tej rośliny. Proces od posiania ziarna do zbiorów trwa kilka lat. Najpierw z nasion kawy trzeba wyhodować w szkółkach młode sadzonki. Następnie sadzonki trzeba umieścić w oddzielnych pojemnikach. Po kilku miesiącach, gdy osiągną około pół metra wysokości, wysadza się je na plantację. W ciągu następnych lat przycina się je w celu uformowania krzewów około dwumetrowej wysokości. Po 4 latach można dokonać pierwszego zbioru. Dojrzały owoc w postaci jagody ma ciemnoczerwony kolor. W Kolumbii, gdzie panuje klimat równikowy, uprawa kawy wymaga wysokości od 1200 do 2000 metrów. W tym klimacie kawowce owocują nieprzerwanie, a zbiór kawy odbywa się 2 razy w roku. Każdy owoc zawiera 2 ziarna kawy okryte słodkim miąższem. Miąższ trzeba usunąć na tych oto urządzeniach. Ziarna kawy są okryte twardą łuską, tak zwanym pergaminem. Po ich wysuszeniu pergamin jest usuwany. Teraz już można kawę palić, a potem mielić i zaparzać. Z plantacji sprzedaje się kawę niepaloną, a proces palenia przeprowadzany jest przez odbiorców w palarniach kawy. Opuszczamy region kawowy i drogą panamerykańską, która prowadzi malowniczą górską trasą, udajemy się do Medellin. Mijamy po drodze miasto Pereira, liczące 600 tysięcy mieszkańców. Miasto otaczają górskie pasma i plantacje kawy. Malowniczo położone 80-tysięczne miasto Santa Rosa de Cabal. Definitywnie opuszczamy już region kawowy. To ostatnie plantacje kawy na naszej trasie. Niecałe 90 km od Medellin, w miejscowości Guatape, leży wielki monolit skalny. Monolit Guatape jest popularną atrakcją turystyczną.
Powstały około 70 milionów lat temu monolit składa się głównie z kwarcu, skalenia oraz miki i ma 220 metrów wysokości. Na szczyt Guatate można wejść schodami, trzeba jednak pokonać ponad 650 stopni. Nagrodą za wysiłek włożony w pokonanie schodów jest niesamowity widok ze szczytu kamiennego kolosa. U podnóża monolitu na początku lat 70. ubiegłego wieku wybudowano bowiem tamę, która spiętrzyła wody rzeki Nare. W tym pagórkowatym terenie tama stworzyła wyjątkowo malowniczy zbiornik wodny z dziesiątkami małych wysepek. W szczycie wybudowano trzykondygnacyjną wieżę widokową. Jest tu też mały sklepik z pamiątkami i produktami regionalnymi. W 1940 roku rząd Kolumbii ustanowił monolit Guatape pomnikiem narodowym. Monolit Guatape leży w pobliżu 6-tysięcznego miasteczka o tej samej nazwie, założonego w 1811 roku. Kościół parafialny pod wezwaniem Matki Boskiej z Carmen. Malownicze miasteczko Guatape znane jest m.in. z tzw. zocalos. Są to płaskorzeźby lub malowidła umieszczane w dolnej części budynków. Jest tu też port, z którego można popłynąć w rejs po zalewie powstałym w wyniku zbudowania tamy. Medellín to drugie pod względem wielkości miasto w Kolumbii, liczące około 2,5 miliona mieszkańców. Wzniesiona z cegły w stylu romańskim, katedra metropolitalna pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Do katedry przylega 1,5-hektarowy Park Bolivara. Od ponad 100 lat pierwsze 3 niedziele każdego miesiąca daje tu koncert Orkiestra Symfoniczna Uniwersytetu Antiochii. W centrum parku wzniesiono konny pomnik Simona Bolivara. W tle wieże katedry metropolitalnej o wysokości 66 metrów. Park leży w ścisłym centrum Medellin w pobliżu dawnych luksusowych rezydencji. W latach 80. i 90. Medellin było jednym z najniebezpieczniejszych miast na świecie, m.in. z tego powodu, że tu miał swą siedzibę kartel narkotykowy utworzony przez Pablo Escobara. Dzięki zrealizowaniu wielu programów walki z przestępczością obecnie jest tu bezpieczniej niż w niektórych miastach w Stanach Zjednoczonych. Pałac Kultury imienia Rafaela Uribe Uribe, mieszczący Instytut Kultury i Dziedzictwa Antiochii.
znajdujący się w centrum miasta Plac Botero, to miejsce ekspozycji 23 rzeźb pochodzącego z Medellin artysty Fernando Botero, który podarował je miastu. Rzeźby są wykonane z brązu. Macierzyństwo. Adam i Ewa. Głaskanie rzeźb Botero podobno przynosi miłość i daje szczęście. Rzymski żołnierz. Barokowy kościół Vera Cruz z 1803 roku. Medellin jest jedynym miastem w Kolumbii, w którym funkcjonuje metro. Jego 5 linii pozwala dotrzeć do większości miejskich dzielnic. Dodatkowo są 2 linie gondolowej kolejki linowej, nazywanej Metro Cable, które pozwalają dotrzeć do dzielnic biedoty położonych na wzgórzach i trudno dostępnych przy pomocy innych środków transportu. Dla turystów kolejki te mają dodatkową zaletę, gdyż pozwalają obejrzeć panoramę miasta. Nie zdążyliśmy dotrzeć tu za dnia i pozostała nam tylko nocna panorama. Na cmentarzu Jardins Montesacro znajduje się grób rodzinny Escobarów. Tu został pochowany Pablo Escobar, założyciel słynnego kartelu narkotykowego w Medellin po zastrzeleniu przez policję w grudniu 1993 roku. Spoczywa tu także jego matka i ojciec. Jest tu też grób Griseldy Blanco, członkini kartelu z Medellin, zwanej Czarną Wdową. Liczący ponad 3 hektary plac San Antonio. Regularnie odbywają się tu darmowe koncerty dla mieszkańców miasta. Na placu jest kilka rzeźb Fernando Botero. Rzeźba Botero Nagi Tors. Układ mięśni ukazuje twarz Indianina. W 1995 roku 29 osób zginęło w wyniku wybuchu bomby podłożonej pod rzeźbę ptaka Fernando Botero. Artysta wykonał nową rzeźbę, a starą zachowano. Komuna 13 to jedna z dzielnic biedoty na wzgórzach okalających centrum Medellin. Jest jednym z symboli modernizacji miasta. Od okolicznych szarych dzielnic odróżniają ją domy pomalowane na wiele kolorów oraz setki murali autorstwa miejscowych artystów graficiarzy. W przeszłości dzielnicę tę upodobała sobie kolumbijska partyzantka oraz kartele narkotykowe. W 2002 roku wojsko i policja przeprowadziły tu akcję pacyfikacyjną pod nazwą Operacja Orion, wymierzoną w gangi i organizacje paramilitarne. Sposób jej przeprowadzenia do dziś jest przedmiotem dochodzeń organizacji dbających o przestrzeganie praw człowieka.
Sporą atrakcją oraz ułatwieniem dla mieszkańców jest otwarty w 2011 roku system schodów ruchomych, składający się z kilku odcinków o łącznej długości 384 metry i wysokości 28-piętrowego budynku. Mieszkańcy komuny 13 żyją wprawdzie bardzo biednie, ale przynajmniej mają wspaniały widok na miasto. Jeszcze w 2010 roku w dzielnicy popełniono 243 morderstwa, a w 2011 roku działało tu nadal ponad 20 gangów zajmujących się handlem narkotykami i wymuszaniem haraczu. Obecnie sytuacja uległa znacznej poprawie, ale nadal nie jest tu całkiem bezpiecznie. Najbardziej znanym autorem wielu murali jest artysta podpisujący się Ciota. Ma nawet własną minigalerię sprzedającą jego pracę. Tutaj stoi po prawej stronie obok naszego lokalnego przewodnika po Medellin. Park Tayrona leży na północy Kolumbii nad Morzem Karaibskim w pobliżu miasta Santa Marta. Obejmuje 30 km2 morza i 150 km2 lądu. Po nocnej ulewie wszędzie jest dużo wody, a trasa trekkingu jest bardzo błotnista. Trasę można pokonać konno, ale postanawiamy powędrować na własnych nogach. Drewniane podesty znacznie ułatwiają pokonanie niektórych fragmentów trasy. Po pokonaniu odcinka prowadzącego przez gęsty las deszczowy wychodzimy nad otwarte morze. Ten odcinek wybrzeża nazywa się Canaveral. Nad brzegiem leżą ogromne głazy. Na powrót zagłębiamy się w dżunglę. Termitiera w formie gniazda zbudowanego na drzewie. Kolejna termitiera. Mrówki pracowicie znoszą fragmenty listków do swojego mrowiska. Po drodze można się wzmocnić i ochłodzić mlekiem kokosowym serwowanym przez Indian. Tereny te to niegdyś święte miejsca Indian Tayrona, których potomkowie, Indianie Koguis, mieszkają na terenie parku do dziś.
błoto na trasie powoduje, że kontynuowanie marszruty wymaga coraz większego wysiłku. Nie poddajemy się jednak i nadal nie zamierzamy skorzystać z koni. Z dżungli wychodzimy na kolejny odcinek wybrzeża. Docieramy do kolejnej pięknej plaży Arrecife, co po hiszpańsku znaczy rafa. A to już następna plaża La Piscina, czyli basen. Po raz kolejny wracamy do dżungli i do naszego błota. To już ostatni odcinek trekkingu. W końcu docieramy do Cabo San Juan, docelowego punktu naszej dzisiejszej wyprawy. Można opłukać nogi i spodnie z błota. Po ten rajski widok na Cabo de San Juan szliśmy przez dżunglę i brnęliśmy po kostki w błocie. Zaplecze noclegowe jest bardzo skromne. Można przenocować w chacie na hamaku lub w namiocie na polu namiotowym. Po końskich brzuchach widać, jaka to trudna trasa. Nie mamy już ochoty brnąć przez błoto i w drogę powrotną wyruszamy konno. Po zachodzie słońca docieramy do Santa Marta. Katedra w miejscu nieistniejącego już kościoła, który ten tytuł otrzymał w 1533 roku jako pierwszy na obszarze obu Ameryk. Wewnątrz spoczywał 12 lat po swej śmierci Simon Bolívar, zanim jego szczątki przeniesiono do Caracas, Wenezueli, gdzie się urodził.
Santa Marta liczy ponad 500 000 mieszkańców. Miasto zostało założone w 1525 roku i jest najstarszym miastem Kolumbii. Jesteśmy w drodze z Santa Marta do Kartageny. To już ostatni odcinek podróży po Kolumbii. Kolumbia ma prawie 1 140 000 km2 powierzchni i około 48 milionów ludności. Przekraczamy rzekę Magdalenę, najdłuższą rzekę Kolumbii, liczącą 1540 km. Północ Kolumbii to najbiedniejsze obszary tego kraju. Dojeżdżamy do otoczonego murami jednego z najstarszych miast Kolumbii, założonej w 1533 roku Kartageny. Wieża zegarowa i główne wejście do starego miasta prowadzące na plac dorożek. Wizytę w mieście rozpoczynamy od fortu San Felipe de Barajas z XVII wieku, położonego na wzgórzu San Lazar. Z fortu roztacza się piękny widok na Kartagenę. XVII-wieczny klasztor La Popa. Kartagena była jednym z głównych portów, do którego zawijała flota hiszpańska wywożąca złoto, srebro i inne dobra materialne z kontynentu amerykańskiego. System fortów miał zabezpieczać miasto przed atakami. Obecnie miasto liczy około 1 miliona mieszkańców. Nowoczesna, biznesowa dzielnica Kartageny. Widok na kościół i klasztor San Pedro Clavera. Autobusy Chiva w dzień obwożą turystów po mieście, a wieczorem z udziałem lokalnych muzyków zmieniają się w swoistą dyskotekę na kółkach. Flaga Kolumbii dumnie wznosi się nad fortem San Felipe de Barajas. Stare miasto otaczają mury obronne o długości około 11 km. To też wygodny i przyjemny sposób zwiedzania miasta. Las Bovedas, dawniej garnizon, a obecnie sklepy oferujące produkty rękodzielnicze i suweniry. Kościół i klasztor pod wezwaniem świętego Pedro Clavera, jezuity żyjącego w XVII wieku. Claver czynił starania i działał na rzecz poprawy życia niewolników sprowadzanych z Afryki. W swojej 40-letniej działalności osobiście katechizował i ochrzcił około 300 tysięcy Afrykanów. W 1888 roku został kanonizowany przez papieża Leona XIII. W ołtarzu głównym spoczywają szczątki świętego. W przylegającym do kościoła klasztorze jest niewielkie muzeum. Pedro Claver na łożu śmierci. W głębi wieża katedry pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Plac celny i stojący przy nim ratusz. W głębi wieża zegarowa z główną bramą prowadzącą do miasta od strony portu. Pomnik Kolumba na placu celnym nieopodal ratusza.
Plaza de las Coches, czyli plac dorożek. Kobiety w ludowych strojach sprzedające owoce. Pomnik Jana Pawła II przy katedrze Katarzyny Aleksandryjskiej. Katedra Katarzyny Aleksandryjskiej. Jej budowę ukończono w 1612 roku. Popisy taneczne na centralnym placu Starego Miasta, to jest na placu Simona Bolivara. Wzdłuż półwyspu Boca Grande ciągną się długie plaże z szarego wulkanicznego piasku. Półwysep Boca Grande to turystyczne zaplecze Kartacheny. Na jego obszarze mieści się większość obiektów turystycznych w mieście – hotele, sklepy, restauracje, nocne kluby i galerie sztuki. Działa na murach Starego Miasta. Port w Kartachenie. Zabytkowe kolonialne domy na kartacheńskiej starówce. Plac Dorożek w pełnym świetle dnia. Na placu pomnik Pedra de Heredi, założyciela miasta w 1533 roku. Wieża zegarowa z bramą prowadzącą z portu na plac Dorożek. Kolonialne domy z balkonami stoją przy wielu urokliwych uliczkach centrum miasta. Kolonialna architektura kartacheńskiej starówki w 1984 roku została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Patio w dawnym klasztorze sióstr zakonu świętej Klary. Obecnie jest tu hotel Santa Clara. Widziana już poprzedniego dnia wieczorem katedra metropolitalna pod wezwaniem Katarzyny Aleksandryjskiej i pomnik Jana Pawła II przy katedrze. Pomnik Simona Bolivara na placu jego imienia. Jeszcze rzut oka na kościół świętego Pedro Clavera i na plac celny z ratuszem oraz kwiatowe kompozycje w jego podcieniach. Santandera. Pogoda gwałtownie się pogorszyła. Pora wracać do hotelu. To już ostatni wieczór w Kolumbii. Udajemy się na przejażdżkę Chibą. W ulicach miasta krąży wiele takich autobusów. Wszystkie zjeżdżają się w jednej z dyskotek. I tutaj kończymy nasz pobyt w Kolumbii.